Witam Państwa serdecznie. Dało się nam powrócić do miejsca zamieszkania, czyli do Suwałk, z powrotem po wycieczce. Celem wycieczki była Pętla Bieszczadzka. To co u mnie utkwiło mi w głowie, no to ten Kazimierz Dolny. No i drodzy Państwo, dotarliśmy do Kazimierza Dolnego. Za nami kościół, przed nami rynek. 450 km dojazdu za nami. Zwiedzamy. Wąwóz Korzyniecki. Specjalnie dla Państwa. Nie podoba mi się ta wspinaczka. Korzeni mnóstwo. Pięknie by się tu krosówko jeździło, że ktoś puścił. Ale raczej nie ma szansy. Musimy uszanować przyrodę. Ciekawe i proste, tak? No, bo sam ten wąwóz, no to taki otwór po rwącej wodzie i korzenie na wierzchu. No ale jest to w jakimś stopniu atrakcja turystyczna. Festiwal wina. Wystarczyło, drodzy Państwo, zapłacić za kieliszek 10 zł kaucję. Za naczynie i z tym sobie kieliszkiem można było ruszyć po całym placu miejskim i tam kosztować. W każdy stragan było ich tyle, że nie można było, też będzie widać na filmie, nie można było tego zliczyć, ile tego jest. Więc dla amatorów wina, nie wiem czy zacnego, bo nie próbowałem, ja nie lubię wina, ale widziałem, że ludzie potrafili wejść na stopach, wyjść na kolanach po degustacji, więc musiał to być dobry towar. Potem kolejna, którą ja dobrze zrobiła na mnie wrażenie, to Zapora. Zapora na Solinie, tak? Jeśli dobrze, Solina. Taka ciekawa rzecz, zobaczycie Państwo, tam zrobiłem tak może udolnie albo nieudolnie, to nie było zbliżenie, to ryby jakie tam są. To gdzieś z 20 metrów filmik z rybami, one wyglądały jak konie pływające, bo tam nie wolno łapać, z tego co ja się dowiedziałem, akurat w tej części samej, nie wolno łapać, to tam były i pstrągi jak konie, i karpie jak konie, wszyscy kurde jęzory mieli do dołu zwieszone, jakie ryby, jakich rozmiarów są. No sam przejazd kolejko, tak, no to ja nie lubię wysokości, ale jak się zmobilizowałem, wlazłem tak powiedzmy do tej kolejki, no też fajne wrażenie było na co popatrzeć, robi wrażenie i teren, ukształtowanie i potęga tego, co zostało jakby okiełznane przez człowieka. Pewnie tych atrakcji po drodze można by było wyłuskać więcej, tylko jakby to delektowanie się jazdą, bo trzeba to jeszcze lubić, tak? Więc to wtedy ma sens. Prędkość przelotowa to była tak od 90 do 115. To się da jeszcze ogarnąć, tak? I tu jeszcze jedna uwaga przychodzi mi do głowy, że jak już jedziemy sobie w tę trójkę, czwórkę, w piątkę, nie wiem ile tam sobie tam tych osób zmobilizujemy do tego wyjazdu, to na pewno nie starajmy się pędzić jeden za drugim. Wyprzedzać w tym samym czasie, co tam przewodzący stadu. Po prostu myślę, że każdy byt motoru, czy tam tego kierowcy powinien być niezależny i brać siły na zamiary. I przede wszystkim bezpieczeństwo, tak? Tam nikt nie musi razem wyprzedzić jednego samochodu czy dwa, może to się wydarzyć później i wcale tam nie trzeba się zatrzymać, czekać na kogoś, po prostu troszeczkę można zwolnić i jeśli wszystko jest w porządku, to za chwilę ktoś tam do Was dojedzie. Także broń Boże nie próbować, że w tej ścisłej kupie, bo może być niezła kupa problemów. Tam nie ma, przepraszam. Jeśli się wywalicie na tym motorze, to już tam pomijając, co z tym motorem się stanie, to się da przeżyć. Natomiast jeśli chodzi o gnaty, kolana, piszczele, inne części ciała, to naprawdę boli. Ta Pętla Bieszczadzka i tam naprawdę trzeba dużo bardziej zwolnić, ale nie dla bezpieczeństwa, tylko po prostu, żeby zobaczyć. Ja zwróciłem uwagę, że jeśli się jedzie wolno, to można dużo więcej zobaczyć niż takim przelotem. Czyli jeśli chcecie podziwiać teren, to maksymalnie prędkość obniżyć i delektować się krajobrazami, a jest tam naprawdę co podziwiać i jest też trasa, to dla miłośników jakby
motorów, bo tam można sobie, nawet w sposób bezpieczny oczywiście, można te motory, jak to się mówi, składać, zamknąć oponę, bo to tak fachowcy nazywają, czyli położyć ten motor, fajnie z łuku wyjść, bo zakręty mają 90 stopni, trzeba mocno schamować i tam już ta technika jazdy już jest potrzebna, chociaż można też i odpychać się nogami. Jak już wracaliśmy, tak sobie człowiek ma czas pomyśleć, to powiem Państwu szczerze, że mamy wielkie szczęście, że mieszkamy na tym terenie, na jakim właśnie mieszkamy. Bo tam to wszystko jest dużo, dużo większe, ale mocno się nie różni od naszego kształtowania, na przykład Smolniki, Wiżajny. No mamy to u siebie, takie mini góry, więc teren mamy przepiękny, mamy jeziora. Jest tam jeszcze, takie będą filmiki z kwatery, w jakiej byliśmy, mieszkaliśmy noc, to na Zaporze. Niesamowity widok. To, co mi się osobiście najlepiej podobało w tym wszystkim, to, że można było tak, telefon zostawiłem dla syna, tak, że można było uciec, że jesteście sami na tym motorze i są tam oczywiście z Wami znajomi, przyjaciele, którzy jadą, ale jesteście sami ze sobą, macie czas trochę dla siebie, na jakieś tam swoje przemyślenia, na oględziny tego terenu, przez jakie się poruszacie. Po prostu chwilę takiego spokoju, wyciszenia i to jest chyba najważniejsze, żeby znaleźć ten spokój podczas tej swojej całej wyprawy. I ja to bardzo pilnowałem, jak niepodległości, żeby po prostu nie wprowadzać tam elementów jakichś, że muszę to, muszę tamto, a muszę zajechać, a muszę 500 km przejechać, muszę 600. Że ja tu tego pilnowałem, może tam czasami mieliśmy nawet tam jakieś troszeczkę głos podniesiony przy tych wszystkich akcjach, co tam kto chce, ale to chyba w moim odczuciu to jest najważniejsze, że nic nie musimy. Assistance. Nie bardzo firmy chcą wyposażać ubezpieczenia w taką formę. 2 tygodnie bodajże kosztuje 180 zł. Będziecie mieli po prostu z głowy, tak? Zawalicie sobie motor na tę lawetę, wsiądziecie do samochodu, co prawda pewnie będziecie musieli wracać do domu, ale nie zmarnujecie wycieczki pozostałym członkom tej wycieczki. Tak naprawdę to po 3-4 dniach to my dopiero tak wyluzowujemy to. Ja już wiem, jak drodzy Państwo było po takim incydencie, bo tak to się nazywa, incydent, miałem kiedyś zawód. Najpierw to musiałem wiele rzeczy robić i to, kto to sobie beze mnie poradzi. I w tym szpitalu te kilka dni dało mi do zrozumienia, że nic już nigdzie nie muszę się spieszyć. I właściwie wtedy dopiero przyszło to odprężenie. I w takich właśnie wycieczkach to chodzi o to właśnie odprężenie, że już jak sobie uświadomicie, że niczego nie musicie i możecie teraz skorzystać z tego czasu, który Wam został dany i po prostu czerpać z niego garściami, z tej przyrody, z tego słońca, które dokuczy, z tego deszczu, który wleje i sobie tam wieczorkiem usiądziecie, pogadacie, wypijecie jakiś sok pomarańczowy, tak?
A jak jeszcze się uda wam, jeżeli gdzieś jest basen przy tym noclegu, to jest w ogóle super. Ze względu na te wojny, które tu panują za naszymi granicami, to w tych terenach wzdłuż których jechaliśmy i tam było te 30-40 km pasa od właśnie tych miejsc, gdzie się toczy wojna, czyli tam Ukraina, Białoruś, tak? To było 150 zł ze śniadaniem, 200 zł. To już była naprawdę przesadna cena. Nie wiem, gdzie są takie ceny. I to wszystko dzięki tej obrzydliwej wojnie. Część z tych firm agroturystycznych, tych wszystkich hotelów, zajazdów bije się z przetrwaniem. No to, drodzy Państwo, jakby idąc za ciosem, próbowałem wyciąć, zatrzeć ślad obu kolegów, ale się nie udało. Oczywiście żartuję. Chciałbym podziękować, bo właściwie to dzięki nim ta cała wyprawa się odbyła i ta namiastka tego, co można było na tym motorze przeżyć, czyli tutaj Tomek, Waldemar. I bardzo im dziękuję, że mogliśmy razem pojechać i to drobną przygodę, bo tak ją nazywam na razie drobną, może będzie później większa, razem przeżyć. Bo dużo ciekawych rzeczy, których Państwu nijak w żaden sposób pokazać, ale miło bardzo to wspominać. Masz saperkę? Po co? Tomkę zakopać. Nie da rady? Ludzie, patrzcie, co się dzieje! To nie jest żart! Specjalnie na telewizji słuchał! Może to wasze ostatnie chwile! Ta relacja być może jest ostatnia! No i co, drodzy Państwo? Tylko tyle. Wszystkiego dobrego.